Nie mam oczywiście takiego doświadczenia jak poprzednicy. Mam trochę inne. To jest doświadczenie z konfesjonału albo ze spotkań bardziej, mniej otwartych. I tak pomyślałem, że zacznę od takiego wspomnienia bardzo świeżego. Rzecz jest publiczna, więc mogę spokojnie o tym mówić. Miałem rekolekcje na Kulu Akademickie teraz w Wielkim Poście i przy okazji tych rekolekcji spotkanie też na Uniwersytecie zorganizowane przez Klub Tygodnika Powszechnego. I na tym spotkaniu, kiedy doszło do serii pytań, były rektor Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej wstał i powiedział tak: czy ksiądz arcybiskup może mi poradzić, co ja mam powiedzieć mojemu synowi, który odszedł od Kościoła? Myślę, że wiecie, cisza była taka jak tu, albo jeszcze większa, bo nie zawsze jest tak, że rektor uniwersytetu zadaje takie pytanie. Po czym dodał tak: bo kiedy ja mu mówię, że wiara jest ważna, to on mi mówi, czemu ja mam być wierzący, jak biskupi są niewierzący. Dlaczego od tego zaczynam? Dlatego, że myślę, że może za jakimiś wyjątkami, poza jakimiś wyjątkami, ostatnimi ludźmi, którzy powinni się pytać, skąd się wzięła niewiara moich dzieci, jesteście wy. A dość często taki feedback, jaki my mamy w konfesjonale, to właśnie brzmi w ten sposób. Co ja takiego zrobiłam, że moje dzieci odpadły od wiary? Chyba nie ten adres. Mam taki mocny przykład, który we mnie siedzi. Katechistów, moich katechistów z drogi neokatechumenalnej, którzy kiedyś przyjęli błogosławieństwo od Jana Pawła II i pojechali na misję do Kazachstanu. Tak jak to się robi na drodze, to znaczy pojechali z całą swoją rodziną, z małymi dziećmi. O tym się łatwo mówi, to jest niewyobrażalne. Tak? Macie dziecko na przykład, które ma 8 lat, posłacie je do szkoły w Kazachstanie. Ktoś ma taką odwagę, to dziecko nie zna rosyjskiego, ma się tam wszystkiego teraz uczyć. No i syn tych katechistów trafił do klasy, gdzie był jednym jedynym katolikiem, nawet jednym jedynym chrześcijaninem. No i mając 8 lat, zawalczył o wiarę w jednego Boga, ponieważ wychowawca tej klasy chciał go publicznie upokorzyć i urządził temu chłopcu debatę na temat, czy Bóg istnieje, czy nie, czy chrześcijaństwo ma, czy nie ma racji. I zrobił jeden błąd ten wychowawca, mianowicie na koniec lekcji, cała godzina, 45 minut lekcyjne, na koniec tej lekcji spytał dzieci w klasie, po czyjej są stronie. I przerżnął. Ten 8-letni chłopak, który nie znał dość rosyjskiego, żeby móc się precyzyjnie wyrażać, był tak przekonywujący w obronie swojej wiary, że wszystkie dzieci, żadne nie należące do Kościoła, wszystkie stanęły po jego stronie. Fajna historia. Myślicie, że ma happy end? Ja myślę, że ma, bo Pan Jezus powiedział, że kto się do mnie przyznał przed ludźmi, to ja się przyznam przed Ojcem, więc ten chłopak ma już tam bilet, nie? Ale wtedy, kiedy ja spotkałem tych moich katechistów, to ten chłopak nie chodził do kościoła. Już był dorosły. To co oni zrobili, że on przestał chodzić do kościoła? Nic takiego nie zrobili. Zły adres tego pytania. Myślę, że w najmniejszym stopniu, najrzadziej rodzice są czemukolwiek w tym zakresie winni.
Tu siedzi pani profesor Kaja, jak ją widzę, to się cieszę i pozdrawiam. Mianowicie pani profesor właśnie przeprowadziła nam rok temu ankietę wśród młodych ludzi, wśród maturzystów. I kiedy oni byli przepytywani o to, jaki dla nich największy jest autorytet, to odpowiadali rodzice. I to się ma nijak do tego, że wiara nie była dla nich najwyższą wartością, ale rodzice są dalej najważniejszym partnerem do rozmowy. I tu widać, jak jest ważne to, o czym mówili Państwo przed chwilą, nie zrywać relacji. Bo ci młodzi deklarują, że relacja z Wami jest dla nich najważniejszą relacją na świecie. Nawet jak w tym momencie mówią, że nie podzielają Waszej wiary, to i tak mówią o Was jako o najważniejszym dla siebie partnerze w życiu. Więc podpisuję się pod tym wszystkim, co tu było powiedziane, żeby tego nie traktować jako osobistą porażkę i tak dalej. Ci młodzi ludzie nie mają kłopotu z relacją z rodzicami. Mają kłopot z doświadczeniem Pana Boga. I w tym zakresie to grono odpowiedzialnych trzeba bardzo poszerzyć i podejrzewam, że moja wina jest znacznie większa niż wasza. Bo jakie my im dajemy, w Kościele choćby, doświadczenie Pana Boga? W tej samej ankiecie pytanie o doświadczenie Boga było najtrudniejszym pytaniem, na które nie wiedzieli, jak odpowiadać w ogóle. Młodzież, która właśnie kończyła klasę maturalną i przeszła przez katechizację, całą podstawówkę, gimnazjum i szkołę średnią. I pewnie o Bogu wiedzą nie wiadomo ile, ale jak się ich pyta, jakie macie doświadczenie wiary, są przerażeni w ogóle koniecznością odpowiedzi na takie pytanie. Nie gubcie relacji, nie gubcie relacji. Mój ukochany proboszcz już nieżyjący, od którego się wiele rzeczy uczyłem, gdy chodzi o bycie księdzem, kiedyś mówił kazanie o świętym Augustynie i Monice. No to klasyczny przykład na takie spotkania. Augustyn miał dwie pewności w życiu, wtedy, kiedy był bardzo daleko od Boga. Miał dwie pewności. Jedna taka, że jego matka się nie zgadza z tym, co on robi. I druga, że jak przyjdzie do domu, to będzie miał obiad. No tak. Czy Monika nie wyrzuciła go za drzwi? Wyraźnie mu pokazała, że nie akceptuje takiego sposobu życia i tych relacji, które on w życiu utrzymywał i tak dalej. Wyraźnie mu pokazywała tę swoją tęsknotę, nie, że chciałaby go widzieć razem ze sobą na liturgii, przy ołtarzu i tak dalej. Co do tego nie było wątpliwości, ale tak jak nie akceptowała jego odejścia, tak akceptowała jego jako osobę. Wiedział na pewno, że jak przyjdzie do domu, dostanie obiad. To jest pierwsza rzecz, którą chciałem powiedzieć, więc nie budujcie w sobie nie wiadomo jakiego poczucia winy. Poza wszystkim innym, we wierze na końcu nie idzie o relację do was. Idzie o relację młodego i starszego potem człowieka do Boga. Druga rzecz, zanim przejdę do tego, co naprawdę lubię, bo w ogóle takich rozważań to ja mało, zasadniczo nie lubię, ale takich mądrościowych, nie? Niemniej, z kolei jak się rozmawia z młodymi ludźmi, którzy przychodzą pytać o swój kryzys wiary, to zwykle we mnie budzi się takie pytanie, czy to jest odejście od wiary, czy to jest odejście od, powiedzmy na skróty, pierwszokomunijnego ubranka. No nie dacie rady całe życie chodzić w ubranku pierwszokomunijnym. A jakbyście próbowali, będziecie idiotycznie wyglądać. Człowiek w życiu się zmienia, dojrzewa
i razem z nim musi dojrzewać jego wiara. I to się odbywa w ten sposób, że coś musisz zostawić. Nieraz młodzi ludzie nazywają kryzysem wiary coś, co nim na pewno nie jest. Może to jest tak właśnie, że mieli smak fajnego wina, bo na przykład jeździli na oazy. Pozdrawiamy księdza Marcina. Jeździli na oazy. Ksiądz Blachnicki, jeden z najgenialniejszych pastoralistów, jakich Kościół w Polsce zrodził, stworzył metodę przekazu wiary, która oddziaływuje na całego człowieka, nie? I na jego rozum, i na jego wolę, i na jego emocje. Jesteś na oazie, jesteś nakręcony, wszystko jest... Jeździłem, wiem. Prowadziłem, wiem. Ja pamiętam na oazach, które przeżywałem najpierw jako uczestnik, takie rekolekcje, gdzie 50 chłopaków, bo dziewczyny to się nie należy dziwić, ale 50 chłopaków o godzinie 20:30 po całym dniu spędzonym w górach, na ostrej gonitwie po górach, wchodziło do kościoła, bo ksiądz nam mówił: chodźcie, podziękujemy Panu Jezusowi, żeśmy przeszli tę trasę i że nikomu się nic nie stało i idziemy spać. 3 minuty. Jak żeśmy weszli na te 3 minuty, tośmy wyszli po 1,5 godziny spontanicznej modlitwy. Sami młodzi chłopcy, nie? Jak się ta oaza skończyła, to wiem od księdza, że z innymi moderatorami, animatorami został jeszcze dzień i płakali ze szczęścia. No i co? I myślicie, że teraz wszystkie te chłopaki potrafią 1,5 godziny wytrzymać w kościele? Na modlitwie spontanicznej? Nie, a oni przychodzą do mnie teraz i mówią tak: co się stało z moją wiarą? Nic nie czuję. Nic się nie stało, po prostu nie czujesz. To znaczy, z tamtego ubrania wyrosłeś. I jest bardzo dość taki bolesny proces i on trochę potrwa, że trzeba uszyć nowe ubranie. W tym nowym najpierw się człowiek różnie czuje, ale potem się przyzwyczaja i no może nawet je polubić, nie? Więc nie zawsze to, co nazywają kryzysem wiary, jest rzeczywiście kryzysem wiary. Nie wierzcie w to. Poza tym, mam nadzieję, żeście o tym nie mówili, wiara to nie jest... Wiara nie ma tylko jednego wymiaru. Nie? Ja mam sobie bardzo mocno osadzone coś, co usłyszałem kiedyś od ojca Giertycha, który jest teologiem domu papieskiego. I on podkreśla, żeby nie zapomnieć, że wiara ma przynajmniej 3 znaczenia. My zwykle mówimy o 2. Ale żeby te 3 znaczenia uchwycić, to trzeba troszkę łaciny. Przepraszam bardzo. Pierwsze znaczenie to jest credo deum esse. Wierzę, że Bóg istnieje. Wierzę, że Bóg istnieje. Nawet wszystkie diabły w to wierzą. Nie? Drugi wymiar jest credo Deo, wierzę Bogu. To jest wiara, która jest zaufaniem. Która jest zaufaniem. I myślę, czujemy, że jesteśmy troszkę wyżej, nie? Od tego credo Deum esse. Ale jest trzeci i to jest ten, który my najczęściej wyznajemy we wszystkich symbolach wiary. To jest credo in Deum. Nawet jak ktoś jeszcze pamięta, to się po łacinie śpiewało credo in unum Deum. Czyli wierzę w stronę jednego Boga. Wierzę w stronę Boga. Wierzę w kierunku Boga. To pokazuje wiarę jako pewien proces dynamiczny. To pokazuje wiarę, że idziesz w kierunku tego jedynego, którego poznałeś. Nie? To pokazuje wiarę jako coś, co dzisiaj się określa takim terminem pięknym uczniostwo. Uczniostwo. No to każdy z nas się w życiu uczył, nie? Czasem lepiej, czasem gorzej, czasem odrobiłeś lekcję, czasem żeś nie odrobił, czasem poszedłeś na wagary, potem wracałeś. No, to jest pewien proces, to jest jakaś droga.
Czasem idziesz szybciej, czasem idziesz wolniej, czasem idziesz w drugą stronę. Nie oznacza, że nie możesz się obrócić i z powrotem pójść we właściwym kierunku. Otóż chcę powiedzieć, że w tym trzecim, najważniejszym znaczeniu wiary zawsze możecie być wzorcem dla swoich dzieci. Zawsze. A tylko wtedy, kiedy sami jesteście ciągle w tej drodze. I jeśli coś może działać, nie, to, że ciągle jesteście uczniami. To się mówi w takim fajnym ewangelizacyjnym slangu. Uczniów czynią tylko uczniowie. Nie? Czy chcesz pokazać swoim dzieciom, że wiara jest ważna, to pokaż, że ona jest ciągle przed tobą. Że cię buduje, że nie masz jeszcze wszystkich wcale gotowych odpowiedzi i że nie mówisz do nich o wierze z takiej perspektywy starego Belfra, który już wszystko wie, wszystko zjadł, wszystko rozumie. Generalnie już jest nawet tym znudzony. Mówi, teraz bąku twoja kolej, żebyś się nauczył. To naprawdę nie o to idzie. Credo in Deum. Wierzę w stronę Boga. Idziecie w stronę Boga, zapraszając ich w tę drogę. Niech widzą, że jesteście w tej drodze. Niech widzą, że jesteście w tej drodze. Ale zasadniczo tego bym się właśnie nie bał, że wiara w tym najważniejszym wymiarze to jest coś, co trudno jest porzucić. Wierzę w stronę Boga, pewien proces. Nie? On ma różne fazy. Ale dość trudno jest z tego procesu wypaść. I teraz chciałbym powiedzieć coś trzeciego, czyli coś, co wreszcie będę lubiał. Mianowicie chciałbym pójść do Pisma Świętego i pokazać ten proces, o którym tu rozmawiacie, jak on jest przedstawiony w Biblii. Bo Biblia to jest tak naprawdę saga rodzinna, nie? Jedna wielka saga rodzinna. Zaczyna się od człowieka, który miał na imię Abram, i potem poznajemy jego rodzinę. Potem wszystkie kolejne pokolenia, nie? Aż dojdziemy do Jezusa. W Jezusie wszyscy jesteśmy dziećmi Abrahama. Nie? Historia zbawienia to jest historia rodziny. I co więcej, ta historia rodziny i historia zbawienia jest też historią właśnie przekazu wiary w rodzinie. I ten przekaz wiary w rodzinie jest dlatego ważny, także dlatego ważny, że on się przez długi czas nie odbywa w ten sposób, że dajesz dziecku katechizm do ręki, niech sobie przeczyta. Albo jak mu nie dajesz katechizmu, to go wysyłasz na religię. Nie. Bo w tym ludzie, o którym mówimy, najważniejszy przekaz katechetyczny był w rodzinie. Bo jak przychodziła Pascha, a mamy do niej 2 tygodnie, to odbywała się wieczerza, na której najstarszy mężczyzna opowiadał najmłodszemu, ale tak naprawdę wszystkim, co się tej nocy dzieje, nie działo, tylko dzieje. Nie? I głosił najpiękniejszą katechezę, wychodząc od tego, co jedli. Zrobiliście kiedyś coś takiego na Wielkanoc w domu? Ja to kiedyś zrobiłem z bezdomnymi w Krakowie. To muszę wam powiedzieć, że wiem, że do dzisiaj to wspominają. Wielką sobotę przyszli bezdomni do Albertynek na poświęcenie pokarmów. I byli generalnie zdumieni, bo weszli do kościoła, a na ławkach były same puste koszyczki. No, wyglądało, że nie będą jeść w tę Wielkanoc. Nie? Same puste koszyki. I potem było tak, że rozdawano do tych koszyków po jednym daniu, czyli najpierw chleb. A ja mówiłem katechezę, co ten chleb znaczył i jaki był chleb w Paschę. A potem kiełbaska, a to porozmawiajmy o baranku.
A potem chrzan. Tośmy mówili o gorzkich ziołach, jakie się spożywało na Paschę. I tak dalej, i tak dalej. Do ostatniego pokarmu. Poświęcenie pokarmu trwało 1,5 godziny. Różnica polegała tylko na tym, że to nie ja powinienem to robić. Wydaje się, że dzieją się rzeczy dramatyczne. Co chwilę jakieś krzesło pada tam. Nie wiem dlaczego, ale zwykle pod facetami. Jestem tu, okej? Więc cały urok polega na tym, że nie ja powinienem to robić. Tylko ojciec. Tylko ojciec. Ewentualnie dziadek. To by było jeszcze fajniej. Nie? W rodzinie. Przekaz wiary jest w rodzinie. Na końcu dojdziemy do tego, o co w tym przekazie chodzi. Na razie powiedzmy sobie coś takiego, że jak czytacie Biblię, to na żadnym etapie tego przekazu nie obywa się to bez problemów. Czyli to, o czym wy dzisiaj tu mówicie, jest absolutnie wpisane w Pismo Święte. Nie ma ani jednego pokolenia, gdzie by ten przekaz odbył się bez kryzysu. Różnica jest co najwyżej stopnia, ale nigdy jakości. Kryzys jest zawsze. Nie? Raz mniejszy, raz większy. Z tych kryzysów, które są pokazane w Biblii, gdy chodzi o ten przekaz wiary i o życie rodzinne, to wybrałem sobie jeden, żeby o tym powiedzieć troszkę więcej. To jest historia Jakuba. Czyli jesteśmy w Księdze Rodzaju z centralnym rozdziałem 32. 32 rozdział Księgi Rodzaju to jest ten moment, kiedy Jakub na koniec będzie walczył z kimś. Z aniołem, z Bogiem. Są jeszcze inne możliwe interpretacje. Ale myślę, że znacie wszyscy wcześniejszą historię. Jakub to jest człowiek, który bardzo narozrabiał w swojej młodości. Do tego stopnia, że musiał odejść z domu. Musiał odejść z domu, ponieważ dwukrotnie oszukał swojego brata, Ezawa. Najpierw za zupę z soczewicy, odkupując od niego przywilej pierworództwa, a potem za cenę dużego kłamstwa, podbierając błogosławieństwo, które było dla niego przeznaczone. To jest w ogóle niesamowita historia. Nie? Bo stary Izaak, który stracił wzrok i tracił siły, miał przekonanie, że musi pobłogosławić swojego pierworodnego syna. Ale pierworodnym był Ezaw, a nie Jakub. Izaak wezwał Ezawa, mówi: idź, upoluj coś dla mnie, zrób z tego moją ulubioną potrawę, przyjdź, daj mi zjeść i wtedy ci pobłogosławię. No tak, ale mama była z boku, a mama miała słabość do tego młodszego. Więc mama nie czekała na upolowane, tylko wzięła, zabiła koźle. Nie? Jakuba poprzebierała za Ezawa, to znaczy dała mu jego ubranie, skórę mu, znaczy ciało mu obłożyła skórkami z koźlęcia, bo Ezaw był zarośnięty jak cap, a Jakub był gładziusieńki, więc łatwo by było poznać. No i tak przebrany elegancko poszedł i wyłudził błogosławieństwo. Czy to się ma jakoś do tego tematu? To nie chodzi tylko o to, jak traktuje ojca, jak traktuje brata, tylko także o to, jak traktuje Boga. No okej, okay, no można wmówić ślepemu Izaakowi, że ja jestem Ezaw. No wmówcie to Bogu. A Bóg nie widzi, co się dzieje?
I nazwalibyście tego chłopaka wierzącym? A Izaak z Rebeką nie ponieśli klęski nad klęskami? To są ich dwaj synowie. Jak oni się nawzajem traktują? Nie życzę wam, na słowo honoru, nie życzę wam takich owoców. Klęska wychowawcza. Teraz jeden musi uciekać, drugi zostaje i rośnie w nim, wiecie, taka determinacja, kiedyś tu wrócisz. I wszystko, co rośnie w Ezawie, to oczekiwanie na zemstę. Przyjdzie czas, będziesz nasz. Stare powiedzenie proboszczów. Nie? Najgorzej, jakby to było też stare powiedzenie rodziców, tak? To znaczy, Bóg ucieka, ale przyjdzie czas, będziesz nasz, nie? Jeszcze tu wrócisz, nie? To jest, w Ezawie to rośnie, nie? Poczucie krzywdy, poczucie bycia oszukanym i tak dalej, nie? To jest, rośnie to. No i właśnie jest ten 32 rozdział, kiedy Jakub wraca. Jest przerażony na samą myśl, że ma wrócić do domu. Zresztą już mu powiedzieli, że Ezaw wyszedł naprzeciw, nie? I prowadzi ze sobą małą armię. Więc Jakub dzieli swoje stada, tak dawkuje tę miłość Ezawowi, tak mu posyła stado po stadzie. Co to jest? To jest dar dla ciebie, a tamto to też jest dar dla ciebie. Nic z tego, to znaczy nie oszukasz siebie i nie oszukasz z powrotem tego brata, nie oszukasz też Boga, nie, nic się takiego nie stanie. Znaczy, to jest taki moment, kiedy Jakub się musi zmierzyć z konsekwencjami wszystkiego, co w życiu zrobił. Nie? Niby się dorobił, ma wielką rodzinę, ma wielki majątek i to wszystko jest teraz pod znakiem zapytania. To znaczy ten jego stary, głupi grzech wróci do niego i mu to wszystko, ale to wszystko zabierze. Nie? I to jest ten moment, kiedy on wchodzi w walkę z Bogiem. Bardzo mi się podoba tłumaczenie rabinów, którzy mówią, że tak naprawdę to nie walczył z Bogiem. Tak naprawdę to walczył ze sobą samym. Zmagał się ze sobą. I z tego zmagania urodził się jako ktoś kompletnie inny. Nie? Bo to jest noc, kiedy umarł Jakub, a narodził się Izrael. Izrael. Ojciec narodu. Narodził się ojciec narodu. Czyli wiecie, to jest zmiana jest. Tu jest zmiana jakościowa. To jest zawsze tak, jak w Biblii dostajesz nowe imię. To znaczy, że stałeś się kimś innym. Jesteś innym człowiekiem. Masz jakąś inną w tej chwili tożsamość. Umarł ten Jakub, to znaczy ten mały oszust, spryciarz, bardzo inteligentny, który zawsze się potrafił o siebie zatroszczyć, wszystko dla siebie skombinować, nie? Wyjątkowo przemyślny, nie? Zgarniający wszystko pod siebie, nie? Osiągający cel niezależnie od tego, na jakiej drodze. Więc ten Jakub musiał umrzeć, ponieważ ktoś taki nie może być ojcem narodu. Pewnie nawet nie może być ojcem tej swojej rodziny, którą prowadzi. Ale czujecie, jakie tu jest pytanie? Pytanie nie jest o to, czy Jakub nie stracił wiary. Pytanie jest o to, czy Jakub może wejść w funkcję Izaaka. To jest najważniejsze pytanie. Czy ta historia zbawienia nie skończy się na Izaaku?
Co z tego, że będzie miał dzieci wierzące, które wiedzą, że Bóg istnieje? Nie chodzi o to, że wiedzą, że Bóg istnieje i nawet, że Jemu ufają, tylko chodzi o to, że będzie miał syna, któremu może przekazać błogosławieństwo abrahamowe. Bo Abrahamowi Bóg dał błogosławieństwo, że będzie miał potomstwo jak piasek morski i że będzie miał ziemię. Więc i z Abrahamem Bóg zawarł przymierze. I teraz cała historia jest o tym, czy jest ktoś, bo potem to błogosławieństwo przeszło na Izaaka. I teraz czy jest ktoś wśród synów Izaaka, kto to błogosławieństwo, te obietnice i to przymierze weźmie na siebie? No tak, i to jest Izrael. To nie jest Jakub, to jest Izrael. Czyli chłopak, mężczyzna, który się tej nocy urodził, tej nocy zmagania z Bogiem i ze sobą. Nie? O to, żeby mógł się stać ojcem narodu. To jest zmaganie, żeby mógł wziąć błogosławieństwo, które jest dla niego przeznaczone. Taki czytałem tekst, taką egzegezę tej całej historii, który muszę powiedzieć, że mnie zachwycił. Bo po tej walce Bóg udziela Jakubowi nowego błogosławieństwa. Jakby zapominając o tym, któremu udzielił przez wyłudzenie. I dobrze jest te dwa teksty ze sobą porównać. To znaczy to błogosławieństwo, które Jakub wyłudził od Boga, z tym, które dostał w wolności. To znaczy Bóg mu je dał, bo chciał, a nie dlatego, że został wykiwany. To błogosławieństwo, które Jakub wyłudził, było błogosławieństwem dla Ezawa. Więc ono było o tym, że będziesz panował nad innymi narodami, będziesz mocny, będziesz mężny, wszyscy będą się ciebie bać. No to takim był Ezaw. Kawał chłopa, myśliwy, wojownik. I teraz rozumiecie, Jakub całe życie chciał być swoim bratem. Całe życie chciał być swoim bratem. Chciał być jak Ezaw. Wydawało mu się, że w ten sposób będzie kimś. Jak będzie silny, jak ludzie się będą go bać. Nie? I pamiętacie to, jak się oni urodzili? To wyszli z łona matki w ten sposób, że Jakub trzymał Ezawa za piętę. I cała ta historia mówi tyle. Jakub, puść tego brata. Puść go. Wtedy dostaniesz swoje błogosławieństwo. To, które jest dla ciebie. I które jest wyborem ciebie. A to błogosławieństwo to jest błogosławieństwo abrahamowe. Znaczy dla ciebie jest obietnica. I dla ciebie jest potomstwo. Może nie jest dla ciebie siła, może nie jest dla ciebie panowanie nad wszystkimi narodami, ale jest dla ciebie wybranie przez Boga. I dla ciebie jest odpowiedzialność za lud Boga, za to potomstwo, którym jest lud Boga. I tak naprawdę niesamowite jest to, że Jakub dorósł do tego błogosławieństwa. Dorósł w tym zmaganiu się z Bogiem. Nie z Izaakiem, tylko z Bogiem. I teraz zobaczcie, ja myślę, że każdemu z nas, bo ja przeżywam wasze pytanie troszkę w innym wymiarze, ale tak samo jak wy, tak? To pytanie nie jest o to, czy ludzie dookoła mnie wierzą, że Bóg istnieje i czy ludzie w łódzkim kościele nawet ufają Bogu.
Pytanie istotne jest, czy ten Kościół pójdzie dalej ku Bogu i kto weźmie na siebie za to odpowiedzialność, kto w następnym pokoleniu stanie się ojcem wiary. Kto weźmie odpowiedzialność za wiarę? Kto weźmie odpowiedzialność za obietnicę? Kto weźmie odpowiedzialność za przymierze? Kto weźmie odpowiedzialność za wybranie? I przekazać komuś wiarę to nie oznacza przekazać mu spisu treści w katechizmie. To nie chodzi o przekaz wiedzy, doktryny takiej, innej, tylko to oznacza wprowadzić go w te relacje, jaka jest między Bogiem a Jego ludem i ona ma trwać w kolejnym pokoleniu i ktoś musi za to wziąć odpowiedzialność na siebie w poczuciu wybrania, powołania, obietnicy. To generalnie o to idzie. Niekoniecznie o to, że mają w tej chwili do kościoła chodzić, albo wszystko wiedzieć i mieć z religii szóstkę. Tylko chodzi o takie doświadczenie Boga, w którym wiesz, że jesteś wybrany, powołany, że coś ci obiecał i że ta obietnica dotyczy też przez ciebie i innych i że się na to możesz zdecydować po zmaganiu ze sobą. Nie z rodzicami i nie z bratem, tylko ze sobą i z Bogiem. Tak naprawdę to o to nam idzie. I my tu nie mamy wroga, myślę, w nas samych, czy w naszym, nie wiem, w otoczeniu, jakie dajemy naszym młodym. Tak sobie myślę, że w tej trosce o wiarę naszych dzieci, nie, tak jak ją ten tekst pokazuje, to największym wyzwaniem jest to, co Franciszek nazywa dzisiaj kulturą niedecyzji. Niedecyzji. Znaczy, żeby się zdecydować. Tak jak Jakub tej nocy się zdecydował na bycie ojcem dla narodu. To jest decyzja jakoś nieodwołalna, decyzja, która dotyczy innych, decyzja, która dotyczy właśnie ludu Bożego. Jest nieodwołalna, tak jak ojcostwo jest nieodwołalne. I to jest wybór, który w końcu dokonujesz, odnajdując się w tym, do czego cię Bóg wybrał, w błogosławieństwie, jakie ma dla ciebie, nie w błogosławieństwie dla innych, jakie ma dla ciebie, w obietnicy, jaką ma dla ciebie. Dzisiaj jest strach przed tą decyzją. Myślę, że wiele takich zachowań waszych, naszych dzieci, młodych ludzi, my traktujemy jako wybór i to jeszcze myślimy, że to jest wybór niewiary, a to jest tak naprawdę w dużej mierze ucieczka od wyboru, ucieczka od decyzji. Nie, strach przed istotną zmianą w życiu, strach przed odpowiedzialnością, strach przed czymś, co jest nieodwołalne potem. No ale do tego musisz dorósć i to nie na zasadzie, że musisz to w końcu zrobić, tylko odkrywasz, że w tym jest obietnica Boża i błogosławieństwo Boga dla ciebie. I wtedy ten proces toczy się dalej. Nie? I właśnie wiara, która jest przekazywana w rodzinie, toczy się dalej. No to tyle wam chciałem powiedzieć.